Często jedna chwilowa, nieprzemyślana decyzja człowieka to długotrwałe cierpienie zwierzęcia. Przygarnięty, a potem porzucony pies czy kot doświadczają traumy, która bywa przeszkodą w późniejszej adopcji. Dlatego ci, którzy zapewniają zwierzętom dom tymczasowy, wstrzymują adopcję na przedświąteczny czas. Fatima Orlińska. Katowickie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami wstrzymuje adopcję zwierząt aż do stycznia. Jak mówią wolontariusze, okres od końca listopada do początku kolejnego roku jest dla zwierząt fundacyjnych najgorszy w całym roku. Każdego tygodnia tozy podejmują nawet kilkanaście interwencji. Zwierzęta odbierane nieodpowiedzialnym właścicielom nie potrzebują dodatkowych traum wynikających z chwilowych przedświątecznych zachcianek. Niestety bardzo często te prezenty okazują się nietrafione, bo ktoś nie ma środków pieniężnych na to, żeby utrzymać takiego zwierzaka. Bardzo często to się wiąże z dużą gdzieś tam odpowiedzialnością, no i też wydatkami finansowymi, na przykład na weterynarza. Jest to też bardzo czasochłonne, no i tak po jakimś czasie okazuje się, że prezent jest nietrafiony i później w najlepszym przypadku zwierzęta wracają do nas z powrotem, w najgorszym wypadku zdarzają się albo tragedie, albo zwierzęta są gdzieś wyrzucane, porzucane w lasach, w kartonach. I jak się okazuje, z podobnego założenia wychodzi większość fundacji, stowarzyszeń, ale również miejskie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Jedyne adopcje, które w przedświątecznym czasie mogą być realizowane, to te, które są finalizowane, a nowi opiekunowie schronisko odwiedzają od wielu tygodni. Procedura adopcyjna powoduje, że decyzja jest przemyślana. Pan Kowalski wybiera psa, dzwoni, umawia się z opiekunem na konkretny dzień i godziny, spotykają się pod schroniskiem, opiekun idzie po swojego pieska, wyprowadza psa na spacer i już sobie potem razem z nową osobą, która jest zainteresowana adopcją, idą na spacer. Jest okazja poznać, jakie są warunki oferowane przez tą nową rodzinę adopcyjną, ile jest ludzi w domu, mieszkańców, czy to jest na piętrze, czy to jest na parterze i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te informacje, które mogą się przyczynić do tego, że to zwierzę nigdy już do schroniska nie wróci. Jeśli ktoś jest przekonany, że da sobie radę z opieką nad psem czy kotem, to kilka tygodni może poczekać. Zamiast świątecznego będzie mógł sobie zrobić prezent noworoczny.